Witajcie widzowie! Wybaczcie, mój wygląd i podkrążone oczy, ale nie w pełni zregenerowałem się jeszcze po wydarzeniach wczorajszego dnia. A co się działo wczoraj, tego możecie dowiedzieć się, zaglądając na mój Instagram, na ostatnią wyróżnioną relację, ale. Nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj oczywiście wiadomości rajdowe i wznawiamy sezon w WRC. Zaczynamy w Estonii. O tym będziemy mówić pod koniec vloga. Zaczynamy od wiadomości z naszego rodzimego podwórka Kasper Wrublewski, zawodnik Orlen Teamu startujący w Mistrzostwach Polski zmienia swój samochód, już nie będzie jeździł Volkswagenem Polo. Od Rajdu Śląska, który już za tydzień startował, będzie z Kodą Fabią Evo 2, czyli takim samym samochodem, jakim jeżdżą nasi Mistrzowie Polski aktualni w Mistrzostwach Europy. Kasper liczy na to, że w tym nowym samochodzie będzie miał większą prędkość, będzie mógł bardziej pokazać na co go stać. Zobaczymy, czekamy na przyszłotygodniowy rajd Śląska. Po anulowaniu rajdu azorów rajdowe mistrzostwa Europy skurczyły się o kolejną rundę i to już zaczynało wyglądać nieciekawie. W zasadzie zostało tych rund łącznie pięć z tymi dwiema, które już się odbyły, i teraz, żeby. Trochę jeszcze dodać kolorytu, żeby te mistrzostwa miały trochę więcej rywalizacji w sobie. Ogłoszono w tym tygodniu, że do ERC włączony zostaje rajd Fafę. Rajd, o którym wspominałem Wam już kilka vlogów temu, rajd w Portugalii na asfaltowych trasach w rejonie znanego z WRC FAFE, będzie rundą Mistrzostw Europy w tym roku. I tak przechodzimy już do WRC, chociaż jeszcze nie Estonia. Na razie ogólne wiadomości z innych rajdów. Grecy, organizatorzy z Automobilklubu Greckiego poinformowali, że będą starali się o włączenie rajdu Akropolis ponownie w szeregi rajdowych mistrzostw świata ten rajd nie odbywał się w ostatnich latach, a wcześniej był rundą czempionatu europejskiego dwukrotnie wygraną przez naszych trzykrotnych mistrzów Europy Kajetana Kajetanowicza jeszcze wtedy z Jarkiem Baranem. Powiem wam, że kiedy trzy lata temu byłem w Grecji na wakacjach, tankując kampera na jednej ze stacji gdzieś w greckich górach w środku Grecji, praktycznie Podszedł do mnie zaciekawiony człowiek z obsługi stacji benzynowej, zobaczył polskie tablice rejestracyjne i całkiem ładną angielszczyzną zagadał, zapytał, czy jesteśmy z Polski, czy znamy Kajetana Kajetanowicza, bo tak fantastycznie jeździł zatem Kajto, zapisał się w pamięci greckich kibiców, tam bardzo nasza polska załoga jest lubiana i. Pewnie gdyby ten rajd pojawił się, może nie w przyszłym roku raczej, ale od 2022 roku w czempionacie, może kolejne polskie załogi miałyby szansę zapisać się w pamięci tamtejszych kibiców. Może nasi aktualni walczący w juniorskiej kategorii Mistrzostw Europy Mistrzowie Polski? Zobaczymy. W tym tygodniu również poznaliśmy listę zgłoszeń do rajdu Turcji. Lista obejmuje zaledwie 26 samochodów, w tym 10 aut WRC. Poza standardowymi trzema samochodami u każdego z producentów, czwartym Hyundai pojedzie Pierlu B, a zatem 10 wórców. no w sumie nic jakoś bardzo nadzwyczajnego. 11 samochodów zmierzy się w WRC3. W tym oczywiście Kaito z Maćkiem. I nie zabraknie też obecnego lidera klasyfikacji WRC3 po rajdzie Meksyku, czyli Marco Bulacci. Na przesuwanym już dwukrotnie rajdzie Sardynii będziemy mieli 18 odcinków specjalnych o łącznej długości zatem nieco ponad 200 km, zatem bardzo króciutki rajd, jak na warunki Mistrzostw Świata. Do tej pory najkrótsza runda na Sardynii miała 304 km, i było to w 2014 roku, a to i tak zaledwie połowa z historycznych rajdów Sanremo, które na przełomie lat 80. i 90. miały po blisko 600 km OS-owych. To była rywalizacja, to były rajdy. Dlaczego teraz te rajdy są takie krótkie? Dlaczego one trwają tylko dwa i pół dnia? Przecież my, kibice, chcielibyśmy mieć tydzień święta, skakać po tych OS-ach, codziennie oglądać kierowców przez kilka dni, a nie tylko przez weekend. Może jeszcze kiedyś, może takich czasów znowu doczekamy. Tymczasem w tym roku w Algero w bazie rajdu nie będzie oficjalnego startu. Wszystko oczywiście związane jest z ograniczeniami, z bezpieczeństwem, ale za to odcinek kończący rajd Power Stage tegoroczny to znowu będzie odcinek w rejonie Argentinery, czyli takiej niewielkiej wioski na północ od Algero, który kończy się, przypomnę wam. Taką serią szybkich łuków przez szczyty, biegnącymi wzdłuż klifu z przepięknym widokiem na Morze Śródziemne. Fantastyczny odcinek specjalny, w miarę jak teraz tego słuchacie, widzicie właśnie zdjęcia z tego miejsca, które zrobiłem w tamtym roku podczas mojego pobytu na tym rajdzie. Na kończącym tegoroczny cykl Mistrzostw Świata, przynajmniej na tą chwilę, rajdzie IPRO. Połączona zostanie runda WRC z rundą WRX, która odbywa się na torze Spa-Francorchamps, tym samym, który gościł DTM na pierwszej tegorocznej rundzie serii oraz który gościł w ubiegły weekend Formuły 1. Na tym torze oczywiście z częścią szutrową ściga się światowa liga rallycrossowa już od kilku lat. A żeby móc wpuścić więcej kibiców na trybuny, postanowiono połączyć ją wraz z WRC z niedzielnym finałem rajdu Ipru. Prawdopodobnie power stage rajdu i to będzie po prostu przejazd nitką Toru wyścigowego Spa. Myślę, że będzie to naprawdę fascynujący widok i coś, na co bardzo czekam, żeby to zobaczyć w telewizji. Natomiast cały czas zastanawiam się, jak zamierzają połączyć to z rundą rally Zobaczymy. Może to również być fajnym widowiskiem dla kibiców. Szkoda, że tak daleko od nas. Przejdźmy już w końcu do rajdu Estonii. Przed rajdem padło kilka ciekawych wypowiedzi, między innymi z ust Andrea Adamo, który oczywiście bardzo liczy na świetną dyspozycję swoich kierowców i nie mówi tu już o ojciec, którego uważa za murowanego faworyta, ale liczy na to, że Craig Brink, który też w tym rajdzie już wielokrotnie startował, oraz oczywiście Thierry Neville przywiozą solidne punkty, że uda się odrobić trochę, a może nawet i dużo straty do Toyoty. Tommy Mackinen z kolei uważa, że są świetnie przygotowani, że z ten rajd bardzo dobrze, wszakże Toyota ma swoją bazę nie w Finlandii, ale właśnie w Estonii. Zatem na pewno są dobrze przygotowani do tego rajdu i mają na tą chwilę 21 punktów przewagi nad Hyundai'em. Toyota liczy, że będą kontynuowali swój marsz po zwycięstwo w kategorii producentów, a jak będzie? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych dwóch dni i potem kolejnych trzech zaplanowanych na tą chwilę rund WRC. W chwili, kiedy to nagrywam, rajd tyle co się rozpoczął. Jesteśmy po pierwszym odcinku specjalnym, a wcześniej dzisiaj do południa rozegrany był odcinek testowy, na którym najszybszym czasem popisał się oczywiście urzędujący mistrz świata Oit Tanak. W swoim pierwszym przejeździe zaliczył świetny czas, potem długo, długo nie wyjeżdżał na trasę, spadł na piąte miejsce i ostatecznie blisko już końca tego okna czasowego, w którym mogą jeździć samochody WRC. Oit z Martinem przejechali jeszcze dwukrotnie odcinek, notując najlepszy czas a w dalszej kolejności był na drugim miejscu Seborzie 1,4 sekundy za nimi i SAP Kalapi 1,5 sekundy za nimi. Kolejno był Rowan Pera i Neville, tu już były dosłownie 1,1 odstępu między tymi zawodnikami. Ale to tylko przygrywka, to tylko trening, nic nieznacząca tak naprawdę część zawodów. W tym momencie, kiedy to nagrywam, jest już pierwszy odcinek specjalny za nami i ten odcinek... Ku myślę niezłemu zdziwieniu wygrał właśnie S.A.P. api z Sebastianem Orzierem. uzyskali identyczny czas 1 minuty 17 sekund, na tym niespełna 1,3 długości kilometrowym odcinku. Na trzecim miejscu ojtanak 1 dziesiąta straty, czwarty Craig Brin, 40 straty, piąty Elfin Evans 60 straty. Dalszych pozycji nie ma, myślę na razie co przytaczać, bo to tylko pierwszy bardzo, bardzo króciutki sprintik Taka przygrywka do jutrzejszej akcji, a jutro bardzo dużo odcinków specjalnych. Wszystko zacznie się już o 6.40 polskiego czasu, a zawodnicy ostatni OS rozpoczną krótko po godzinie 17 naszego czasu, zatem gdzieś około 18.30 będzie już po jutrzejszym dniu i wtedy również przygotuję dla Was vloga podsumowującego pierwszy dzień zmagań w rajdzie Estonii. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli ten vlog się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych vlogów rajdowych. I do zobaczenia!